Siolo widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W poprzednim zostałem oskarżony o to, że jestem X-em, ale widzowie, wy doskonale wiecie i myślę, że nie muszę was, że tak powiem, się tłumaczyć z tego, że tym X-em nie jestem. Nie mogę nim być, ponieważ nawet jak, no mieliście dowody na to zresztą na odcinku, no nie jestem tym X-em, nie wiem dlaczego mnie oskarżają. Jest mi troszkę z tego powodu smutno. Nie będę ukrywać, ale ja znajdę dowód na to, że tym X-em nie jestem, z tym, że jeszcze za bardzo nie wiem jaki, ale wydaje mi się, że powinienem zacząć może badania. Ja jakiś czas temu byłem detektywem na Palionowie i nawet dobrze mi to wychodziło i może bym znowu wrócił do tego zawodu i może bym po prostu dowiedział się, kto tak naprawdę jest tym X-em. Nie wiem, po co ja tak przeglądam te wszystkie szafki, ale wydaje mi się, że powinniśmy tak zrobić. Zły człowiek, trzeba go zamknąć. Tak, od razu, jak go zobaczę. Przygotuj broń. Słychać was, jak gadacie już... Mister X! Ale nie jestem Mister X-em. Już... Słuchajcie. Słuchajcie, panowie, ja naprawdę to nie jestem ja. Dobra, ja znajdę osobę, która jest tym X-em, albo zdemaskuję po prostu tego X-a, jeżeli, nie wiem, ja go nigdy nie widziałem zresztą, ale no nieważne. Jacy panowie, panami to nie byliśmy, jak my się kolegowaliśmy. Tak. Teraz to jesteśmy... Czekaj, jaką seksywkę damy? Ja nie wiem. Anti-X! Anti-X-owcy! Anti-X-owcy. No. No dobra, no niech będzie anti-X-owcy. No mogę być jednym z anti-X-ów? Do pudła idziesz. Nie, nie może. Prowadzimy go. Prowadzimy cię. Ale jakiego pudła? No za co? Wy nie macie żadnych dowodów na ale mnie. Ale nie, pudło to złe określenie. Do klatki na szczury. O! No to lepsze. Albo inaczej. Do pudła. Jak dawaj. Do pudła? No do pudła idziesz. Jakiego za pudła? Albo... No. Albo do klatki na szczury. Ale gdzie wy idziecie w ogóle? Określenie. Maciek, pomyliłeś drogi. Chodź. Zrobimy na tobie wiele, wiele laboratoryjnych testów. Wiele testów, wiele badań, wiele wibidi-wubidi. Takie właśnie rzeczy będziesz dostawać. Dobra, panowie, tak. Ja powiem wam tak. Testy, ale patrz, co trzy testy zrobili? Są. Ja tak to nie miałem. Ale to teraz tak masz. To jest niezniszczalna szyba. Dobra, ale panowie, ja mam teraz tak. Dobra, spoko, mogę się tu zamknąć. Możecie zrobić na mnie badania, nie? Bo ja nie mam nic do ukrycia. Problem jest taki, że są śmiertelne. No właśnie, ale to, możesz umrzeć. To wy chcecie mnie tak zrobić tego w konia, że ja tutaj będę ten? To wy się chcecie mnie pozbyć, czy chcecie się dowiedzieć, czy jestem winny? Twoja bluza zdradza kolor X-a. O, co i twoje kolor... usta, twoje usta też. Tak. Będzie z co wam chodzi? Ej, dobra, nie, słuchajcie, wejdę do tej klatki, oddam się dobrowolnemu, prawda, testom pod warunkiem, że obiecacie mi, że nie zrobicie mi krzywdy. I ja mogę to zrobić, bo ja wiem, że jestem czysty. Ach, ale nie da się obiecać czegoś w laboratorium, tak? Czy Dunderszczyc obiecywał dobra, w Perbumie, że nic nie zrobi? Słuchajcie, zróbmy tak, ja tu się, zamknijcie mnie tu, dobra? Tak, zamknijcie mnie tu i jeżeli zobaczycie X-a przez ten czas, w którym ja tutaj będę siedział, nie. To znaczy, że nie jestem X-em, dobra? Nie. No nie się dogadałeś z kimś innym. Ale to jest chyba uczciwe, nie? Jak ja tam wejdę zamknięty w zamian za to, że wy jak zobaczycie X-a na zewnątrz, to znaczy, że ja byłem tu, nie? Dobra, a weź przekrocz tą linię tutaj. Nie, ale musicie mi to obiecać, bo nie będziemy tak Kanapka już przesłał sygnał do innych tych X-ów. Tak. I właśnie tych X-ów zaraz będzie więcej. Jaka to jest teoria, że teraz nagle jest ich więcej? No dobra, trzeba to zabić w zarodku. Dobra, zróbmy, bo jest jeden X, no. A Jacku zamknięty! Słuchajcie, jeżeli, to jest bardzo ważne, jeżeli zobaczycie X-a jakiegoś w najbliższym czasie, póki ja tutaj jestem zamknięty, to przyjdziecie tu i na kolanach mnie wypuścicie i przeprosicie za to, że mnie podejrzewaliście o takie rzeczy, dobra? Po pierwsze, nie na kolanach, a po drugie, będziesz tu kiblował 4 lata. Czemu 4 lata? Co? Niby z jakiego powodu miałbym tutaj siedzieć 4 lata? Nie odzywaj się. Aha. No jeszcze jakiegoś grzyba dostaję, no naprawdę? Co ja tu mam robić teraz? Jest... Se poszli. Nie, no widzowie, to jest jakaś tragedia. Oj, widzowie, siedzę tu i siedzę i się nudzę straszliwie. Nie ma tutaj totalnie co robić, jedyne co to mam skrzynkę z tym grzybem, którego dostałem od Pawła. No nie wiem, to jest naprawdę bez sensu. Ten grzyb, nie wiem jaką mi ma po... O! Dzień dobry. Co ty tutaj robisz? Zostałem zamknięty! Zamknęli mnie, Palion mnie zabił, zamknął. Zabił cię co? Razem z Dave'em mnie zamknęli. Zamknęli Jezus, mnie tu. Ale czemu? No bo oni myślą, że X-em jestem. Ej, ja cię cały czas szukałam wczoraj, bo ja chciałam ci tort urodzinowy przynieść z okazji twoich urodzin. No widzisz, ale ty masz drip teraz, to widzę. Ja mogę otworzyć ten, czekaj. Ej, ale ja nie wiem, czy ty mnie... Czekaj, ty mnie możesz wypuścić. Nie mam pojęcia, ale jakby... Ej, ale ja nie jestem X-em, ja nie wiem, to jest bez sensu w ogóle, ale dziękuję za tort. Czekaj. Od początku, oni myślą, że jesteś X-em, tak? Tak. Jesteś X-em? Nie jestem X-em, no jak? Znaj się. Czy no nie jestem X-em, ale oni mnie podejrzewają dlatego... Czekaj, co? Jesteś X-em?
Nie. Teraz jest... Okej, okay, tylko się sprawdzałam. Aha, po prostu, okay. No. Okej, okay, okej, okay. Nie rozumiem. Czyli mówisz, że nie jesteś, tak? No, ale, no nie jestem, no ja po prostu, ja tak, mnie nie było tutaj kilka dni i oni myślą, że to z tego powodu właśnie jakby, że wtedy byłem X-em, zamiast być sobą, a tak naprawdę po prostu mnie nie było, po prostu mnie nie było i tyle, nie? No i ja nie rozumiem, dlaczego oni mnie tak podejrzewają, no ale zgodziłem się siedzieć tu i po prostu oni mają teraz przebadać to, czy to ja jestem X-em, czy mnie. No i tak sobie siedzę po prostu. Nudzi mi się straszliwie. No, czyli im to teraz nie idzie. A od wczoraj, tak? Jesteś zamknięty? Nie, bo no dzisiaj mnie zamknęli. Pisali. Bo kurde, mi właśnie te widzowie pisali, że no, że jest problem. W sensie, bo ja się pytałam, gdzie ty jesteś, bo kurde, dawno cię nie widziałam. No to oni mnie wczoraj oskarżali, ale zamknęli mnie dopiero dzisiaj, nie? No ja tu siedzę, ale tu serio nie ma co robić. Oni mi tu żadnej atrakcji nie dali, no teraz mam tort, to przynajmniej będę mógł się na niego popatrzeć i policzyć te maliny. Ej, ale szczerze, widzowie mi też pisali, że kurde, że oni myślą, że ty, no, możesz być tym X-em, bo faktycznie ciebie kurde nie było, ale ja w to nie wierzę, okej? Okay? Ja staram się być dobra, po twojej stronie. Okej, fajnie, wszyscy myślą, że tylko, jestem X-em. No nie myślę chyba. Zaraz będę miał te X-y zamiast oczu. Nie mów tak, proszę. No nie jestem X-em, ja nie rozumiem, dlaczego tak ten, tak o mnie myślą. Tam są moje itemy. Wszystko dobrze? Dobra. No i co się dzieje? Dziwne. To było dziwne. Co? 100 lat, a poza tym... 100 lat. Słuchaj, czekaj. Tak się składa, tak się składa, że urodziny to ja miałem w dniu, w którym mnie oskarżaliście, więc no nie wiem. Ale prezencik. Mega prezent. To tak. Słuchajcie, Emilia, ważne. On tu był przez ostatnie 5 minut? No tak, gadamy no, tu. Tak, no gadaliśmy tutaj. A co? Okej. Dobra, chodzi? On może być wolny. Co? Może być mega wolny. Szybki test. Widziałem przed chwilą X-a i skoro naprawdę mówisz, że on tu był przez najpierw minut, tak? No, przyszła i gadała ze mną. To nie jest on. Minutę temu go widziałem X-a, dlatego tak przybiegłem tu, żeby od razu sprawdzić, że to jest on. No i widzicie, że się mówiłem, no nie mogę się teleportować, gadaliśmy. Może, że mam no umiejętność teleportacji. Nie mam takich umiejętności, nie umiem. Nie no, bo tutaj był cały czas. Co to było? Co to robi ryba? Halo! Dobra, będzie dorsz. To było trochę straszne. Ej, dobra, to było mega straszne. To było mega straszne. Ja stąd idę. Ja tutaj nie chcę przebywać w ogóle, jak tutaj taka sytuacja. Czekaj, no w takim razie jesteś wolny, no. Mega. Gratulacje. Dziękuję. Mega. I jak jesteś dumny ze swojego testu, tego co przeprowadziłeś na mnie, że... No ale słuchaj, no ale tak każdego trzeba przetestować, teraz Milki będzie. Czy każdy był tak zamknięty w takiej szybie? Sam nie? Zamknięty, zanudzony na jako pierwszy, teraz pora na Milki. Dobra, Emilia, wskakuj. Nie, ja nie mam opcji, zostawcie mnie, dajcie mi spokój. Się do środka. Nie, no oszalaliście chyba, dajcie mi spokój. Słuchaj, no... w ogóle. Jestem nękana przez cały czas przez tego X-a, ja tutaj nie mam zamiaru wchodzić do jakichś klatek. No, ale wiesz, całkiem możliwe, że po prostu sama siebie nękasz. Wow. No na pewno. No właśnie, no tylko żeby sprawdzić pozory. Ciebie nęka sam tutaj wchodzi na róża. Ta róża jest na pewno nie, X-em. Nie, zostaw siebie, ja nigdzie nie wchodzę. Ja w ogóle tego X-a nie widziałem jeszcze nigdy, nie? I ja w ogóle słyszałem, że on jest, a wszyscy go widzieli, tylko nie ja. Ja widziałem na przykład. To módl się, żebyś go nie widział. Bo to przynosi pH. Ja powiem tak, Emilia, jutro idziesz do klatki. Przestań, a sobą ze jeszcze mnie. Pogadamy. W ogóle, ej, może sam pójść do klatki, Dawid. Właśnie, ja Dawidzie, pewno, a ty odsiedziałeś? Słuchajcie, ale ja na pewno to nie jestem, no bo wiem. Jakie dowody masz na to? Znaczy, że ja na pewno to, że nie jestem, no tak, że ja go widzę. Więc to nie ja. No ja też go widzę, i co teraz? Ale ja się go nie widzę. A no ja właśnie, to też nie wierzę, i co teraz? No ale Emilia, ale słuchaj. Ale ja mam tutaj dominujący głos mężczyzny, więc niestety musisz iść do klatki i sprawdzimy, czy nie jesteś X-em. To prawda, tak, no niestety ma za mocne argumenty, chłopak. 2-1 jest. We dwóch chcemy, że teraz się przetestować. Co, ściągnąłeś kaptur? Ściągnij ten kaptur jeszcze raz. Jak to, ściągnij kaptur? No przez chwilę... Pokaż. A nie, tak a płacze. Nie. Aha, że płacze niby. No to tak na plecach ci się, na plecy masz mokre. To nie działa, no. Nie no, Emilia żartuje oczywiście, nie? Ale i tak pójdziesz do klatki, bo cię musimy tutaj zastrzelić. Ej, no nie, ja do żadnej klatki nie idę. Nie, no dobra, słuchajcie, ja nie jestem X-em, ja już mam tego serdecznie dosyć. Ja wracam do siebie na chatę, bo już mam dość. Po prostu, nie wiem o co chodzi z tym X-em, nigdy go nie widziałem. W każdym razie nie jestem ja i dobrze, że to teraz w tym momencie Dave potwierdziłeś. Emilii, no ufam jej, no przyszła do mnie jednak, nie? I była ze mną, w sumie jak ty widziałeś X-a, to była ze mną, no to ona też nie może być. Właśnie. No ale dobra, czyli ale... nasza trójka jest safe, tylko ciebie nie było. Mixami. O właśnie. Ale przecież ja przed chwilą przybiegłem i powiedziałem, że widziałem X-a. A może przed lustrem stanąłeś? A, przed lustrem. A może to byłeś ty, co? No jak wygadałem z Emilią, już to ustaliliśmy.
No dobra, dobra, może się nawzajem kryjecie, wy dwóch jesteście. Dobra, może słuchajcie, kryjecie, możemy przyjąć zabezpiecznie, że po prostu żaden z nas nie jest X-em, bo mamy, każdy ma jakieś alibi. Myślę, że to jest ktoś inny, ale nie znajdziemy, nie dowiemy się tego dzisiaj. No to elo. No elo, ja idę do domu odespać, bo już mnie zmęczyło, zmęczył mnie ten dzień, więc widzowie, to by było na tyle. Dobranoc. Dobranoc, składę się do wyra i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że dowiemy się, kto jest w końcu tym X-em.